najbliższą niedzielę na Brzasku odbędą się uroczystości z okazji 69. rocznicy rozstrzelania tam polskich patriotów. Do udziału w rocznicowych uroczystościach zapraszają organizatorzy, starosta Jerzy Żmijewski, przewodniczący Rady Powiatu Ireneusz Syryjczyk oraz Światowy Związek Żołnierzy AK w Skarżysku. Szanowni Państwo, na terenie powiatu skarżyskiego jest wiele miejsc poświęconych pamięci tych, którzy oddali swoje życie za to, abyśmy dziś żyli w wolnej Polsce. Jednym z tych miejsc jest pomnik Zbiorowa Mogiła na Brzasku. Corocznie w tym miejscu powiat skarżyski organizuje uroczystość poświęconą pamięci tych, którzy zginęli. To też część historii, to też część naszego codziennego życia. Należy pamiętać o tych, którzy zginęli. Należy pamiętać o tych, którzy oddali swoje życie za nas. Dlatego też to miejsce uświęcone krwią naszych przodków jest miejscem szczególnym. I w to szczególne miejsce chciałbym Państwa zaprosić w imieniu Pana Przewodniczącego Rady Powiatu Skarżyskiego, w imieniu Pana Prezesa Światowego Związku Żołnierzy AK na uroczystości, które odbędą się w najbliższą niedzielę, to jest 28 czerwca o godzinie 14:30, po to, aby wspólnie uczestnicząc przy świętej i składając wiązankę kwiatów lub modlitwę za tych, którzy zginęli, pamiętać o nich mimo upływu 69 lat. Zapraszam serdecznie. Autokary będą podstawione w miejsca publiczne, pokazane na plakatach. Zapraszam serdecznie Państwa do udziału w tej uroczystości. Organizatorzy zapewniają bezpłatny transport. Pierwszy autobus na Brzask odjedzie o godzinie 13:30 z Łyżew i będzie jechał trasą 1 maja, 11 listopada, Legionów i Ponurego. Drugi autobus odjedzie o godzinie 13:30 z dworca PKP i będzie jechał na Brzask ulicami Sokolą, Wiejską, Armii Krajowej, Piłsudskiego, Norwida, Paryską, Krakowską i Ponurego. Jak i gdzie zgłaszać reklamację, jak formułować pismo do sprzedawcy czy gwaranta, czy można żądać zwrotu pieniędzy za wadliwy towar, czy wolno nam reklamować towar kupiony na wyprzedaży, na wszystkie te pytania i wątpliwości w pierwszym odcinku konsumenckiego poradnika odpowie Monika Czerwińska-Babiarz, Powiatowy Rzecznik Konsumentów. Zapraszamy na rozmowę. Powiatowy Rzecznik Konsumentów udziela porad bezpłatnie. Proszę przypomnieć się mieszkańcom naszego powiatu, gdzie, kiedy i w jakich sprawach mogą się do Pani zgłaszać. Zapraszam konsumentów do Starostwa Powiatowego przy ulicy Konarskiego 20. Przyjmuję od wtorku do czwartku w godzinach 9-14 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym terminu, telefonicznie w każdy dzień. Oczywiście te porady są udzielane zupełnie bezpłatnie. Porady są udzielane zupełnie bezpłatnie osobom fizycznym w sprawach dotyczących zakupów i reklamacji towarów i usług. No właśnie, reklamacja to jest problem, z którym często konsumenci się spotykają. Proszę przypomnieć podstawowe zasady. Jeżeli chcemy towar zareklamować, gdzie powinniśmy się zwrócić? Czy do sprzedawcy, czy do producenta tego towaru? Należy tutaj rozróżnić dwie rzeczy. Jeżeli chcemy zareklamować towar z tytułu niezgodności towaru z umową, reklamujemy go u sprzedawcy. Natomiast jeżeli chcemy go zareklamować z tytułu gwarancji, reklamację taką składamy do gwaranta. Powinniśmy tutaj po prostu sobie odpowiedzieć na pytanie, też zajrzeć najpierw w kartę gwarancyjną, jeżeli taką posiadamy, jakie mamy tam warunki, jakie mamy możliwości w karcie gwarancyjnej, co nam daje taka reklamacja, czy nie okaże się, że reklamowanie towaru z tytułu niezgodności towaru z umową nie jest lepsze, nie wynika wprost z przepisów ustawy o niezgodności towaru z umową. A co oznacza taka niezgodność towaru z umową? Może być, towar jest po prostu albo jest wadliwy, albo nie spełnia naszych oczekiwań. Czyli na przykład w ofercie było zamieszczenie w reklamie, że ma inny wygląd, ma inne parametry, a w rzeczywistości okazuje się, że jest inaczej.
Jakie dokumenty musi ze sobą posiadać konsument, który chce zareklamować dany towar? Dowód zakupu, czyli paragon czy fakturę. Jeżeli to wystarczy przy reklamowaniu z tytułu niezgodności towaru z umową. Natomiast w przypadku reklamowania z tytułu gwarancji i kartę gwarancyjną. Co jest lepsze z punktu widzenia konsumenta? Składanie reklamacji na piśmie, czy też ustnie zwracanie się do sprzedawcy? Tylko i wyłącznie na piśmie. Albo wysyłamy to listem poleconym, najlepiej ze zwrotnym poświadczeniem odbioru, bądź składamy bezpośrednio u sprzedawcy. Natomiast musimy mieć protokół reklamacyjny. To jest podstawa dobrego załatwienia reklamacji, czy skutecznego załatwienia reklamacji. Musimy wpisać datę zakupu, nazwę sklepu, w którym dokonaliśmy zakupu, swoje dane osobowe, dołączyć paragon, napisać roszczenie, czyli to, o co wnosimy. Konkretnie, o co nam chodzi, bo do tego bezpośrednio sprzedawca musi się ustosunkować i musi nam na tym protokole reklamacyjnym udzielić odpowiedzi. Powinniśmy się też umówić ze sprzedawcą, czy on się z nami skontaktuje, czy odeśle nam odpowiedź pisemnie. Termin do załatwienia reklamacji, albo może nie tyle do załatwienia, tylko do odniesienia się do roszczenia klienta, konsumenta, powinien nastąpić w ciągu 14 dni. Jeżeli ktoś będzie miał problem ze sformułowaniem takiego wniosku reklamacyjnego, może się z tym udać do Pani, Pani pomoże? Oczywiście, jak najbardziej. Można taki wniosek napisać tak jakby swoimi słowami ręcznie, bądź wypełnić gotowy druk reklamacyjny, który oczywiście ma. Proszę jeszcze przypomnieć, czego może żądać konsument, który składa reklamację. Czy może ubiegać się o zwrot towaru, o zwrot pieniędzy, czy o wymianę towaru na nowy, czy też o jego naprawę? Jakie tutaj są opcje? Opcje są różne. Tak samo wracamy do punktu wyjścia, czyli czy reklamujemy to z tytułu gwarancji, więc wtedy trzymamy się ściśle zapisów i punktów gwarancyjnych. Jeżeli wynika to z przepisów ustawy o niezgodności towaru z umową, wtedy mamy tam cztery takie kroki, ale dwa główne, podstawowe to jest naprawa, drugie wymiana towaru na nowy. Dopiero w przypadku, kiedy te żądania są niemożliwe do spełnienia, czyli nie da się towaru naprawić, bądź nie da się go wymienić, wada jest istotna, wtedy możemy żądać zwrotu gotówki bądź odstąpienia od umowy. Ale dopiero wtedy musimy udowodnić, że wada jest istotna i są duże niedogodności związane z tym, ale to są takie płynne przepisy i trzeba to umieć po prostu argumentować, bo wprost z ustawy nie wynika nic dokładniej. Jeszcze na koniec proszę przypomnieć, czy możemy zareklamować produkt, który kupiliśmy na wyprzedaży, który był przeceniony? Możemy zareklamować taki towar oczywiście. W przypadku rzeczy używanych ten termin z ustawy jest rok, bo tutaj wracając do tej ustawy o niezgodności towaru z umową, termin mamy 24 miesiące na zgłoszenie reklamacji. W przypadku rzeczy używanych to jest rok, ale należy pamiętać o tym, że nie możemy reklamować towaru z uwagi na jakąś wadę, jeśli on był przeceniony z uwagi właśnie na tą wadę. Czyli jeżeli kupiliśmy, nie wiem, spodnie, które są poprzecierane i my wiemy o tym, widzimy, są poprzecierane, dlatego są przecenione, to nie możemy potem żądać zwrotu tych spodni, bo są poprzecierane. Ale jeżeli w tych spodniach popsuje się nam na przykład suwak, wówczas możemy je zareklamować. Tak, to oczywiście. Czyli nie możemy reklamować to, z uwagi na co towar nie był przeceniony.